Kilka milionów w 10 minut. Tyle można było zarobić, a jakim cudem, pokażę wam w dzisiejszym odcinku. Zresztą wiele więcej będzie, więc zapraszam. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Dobra, od czego by tu zacząć, bo wydarzyło się dużo. Na sam początek na moim koncie jest 7000 monet. Dlaczego? Bo po pierwsze ułożyłem jakiś składzik, zaraz wam go pokażę. Tu jest składzik pod zadania, który zrobiłem sobie, żeby tam nabijać w skadbatlesach mecze i odebrać expa, bo 1000 expa to jest jeden level, a ja mam do odebrania chyba 7000 expa, więc będzie sporo paczek. Ale gdzie tu mój skład? Skład nazywa się i wygląda w ten sposób, no większość niewymiennych, nie? Niewymienny Cabrera, niewymienny Bamba, niewymienny Baresi, niewymienny Giroud, niewymienny Toko Ekambi, a resztę kupiłem. Kupiłem Fabiana, Merino kupiłem, Raspadoriego kupiłem, Ikonę kupiłem, kupiłem Nekambe, 109 tysięcy to promocja i Links też jest niewymienny. Zrobiłem jeszcze tego Sorlota, pokażę wam co na niego przepaliłem, bo karta podobno bardzo solidna, podobno bardzo mocarna i no po prostu zrobiłem, żeby był. Jak nie wyjdzie Baresi, jak nie wyjdzie ten Giroud, w sensie jak nie wyjdzie, jak będą słabo grać, To wtedy ich po prostu zmienimy. No ale przejdźmy do tego, jak można było. Czekaj, nagrywam się, na pewno nagrywam się. Jak można było zarobić miliony w 10 minut. Nawet mniej, ale już wam pokazuję. No ale o co chodzi? A chodzi o to, że jest premia za mistrzostwa FUT 3, czyli podobne zadanie co było tydzień temu i dwa tygodnie temu. I tutaj potrzeba gości, 4 wygrane gośćmi z Ligi Saudyjskiej. No ale od razu po tym, jak to zadanie wyszło, to wrzuciłem na grupę handlową, żeby brać karty takie jak na przykład Tots Romarinho, jak na przykład Inform Ronaldo, jak na przykład Alovarian. I co się potem stało? A no taki Ronaldo na przykład podrożył sobie dwukrotnie Inform. Alovarian zwykły podrożył sobie o połowę. Romarinho to dwukrotnie podrożał. Podrożał też dwukrotnie to z tego. To z Taliski, podrożał też Alovarian o 100 tysięcy, ten drugi hero mundialowy. Także naprawdę bardzo grubo można było zarobić. Jeżeli chcesz tak zarabiać razem ze mną, to zapraszam cię do grupy handlowej. No chyba nie ma lepszej reklamy niż coś takiego. Link masz w opisie. Cena to 29 ziko za samą grupę handlową, a to ci się mogło zwrócić w jeden wieczór za kilka miesięcy, jak miałeś milion na koncie i byś to zainwestował na przykład w tym momencie. I to w 10 minut, nie? Czaisz? Ale inwestycji i takich handlów jest więcej, więc zachęcam cię do sprawdzenia, nie zaszkodzi ci to na pewno, a tylko pomoże. I teraz się zapytacie, czemu ja nie kupiłem nic? No, nie kupiłem dlatego, bo nie miałem kasy. Bo to, co zarobiłem, czyli tam zarobiłem sobie trochę na tych złotych, na tych srebrnych, pousuwałem to, sprzedali mi się te karty, sprzedały mi się te karty 8-7, po 6 tysięcy, po 7 tysięcy nawet zarobku na każdym Verratti mam. No i nie sprzedałem jeszcze inwestycji w 8-6, nie? Płaciłem po 8-900, w tym momencie te 8-6 są po jakieś 10-11 tysięcy, możemy sobie to wejść sprawdzić, 8-5, za które płaciłem 5-900 są po 6,5, a nawet i niektóre po 7, no a 8-4 są po 2700. Gdybym to sprzedał i miał kasę, to bym sobie zarobił więcej. No troszkę mój błąd, że wszystko zainwestowałem w skład i karty, ale przynajmniej patroni sobie zarobili, więc gites. No ale poza tym, że zrobiłem skład i poza zarobkami, to jeszcze możemy spojrzeć na pewną rzecz, na przykład na N'Golo Kante, który wygląda naprawdę kozacko. Bardzo chciałbym przetestować, tylko jest to drogi biznes, nie? 89 overalla skład razy 2. Dwa składy 8-8, 1-8-7, 1-8-6 i dwa składy 90. No, podchodzi to chyba pod jedną z najlepszych kart, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawe, jaki feeling tego Kante jest in-game. Ale na dzisiaj na pewno mamy do zrobienia ulepszenie 8-4 plus razy 10. Ikonę 90 plus... tutaj no chyba jednak dzisiaj jeszcze nie, bo potrzeba Totsa. Ale wróciły rozbudowy z informami, więc takie dwie sobie dzisiaj na pewno trzaśniemy, bo nam się te informy przydadzą do przepalania dalej, na przykład do tej rozbudowy 8-4 plus, a nie, tu nie potrzeba, o to nice. Myślałem, że potrzeba, ale gdzie? Tu potrzeba, piłkarz podsunął, no tu Totsa potrzeba, dobre, a tutaj też trzeba było Totsa, może... Może gdzieś nie potrzeba, no tu na pewno nie potrzeba do tego. Vania Milinkovic-Savic, o, do Vani nie potrzeba, bo tego Milinkovicia-Savicia też chciałem zrobić, bo podobno jest koksem i byśmy go tutaj wrzucili. Za kogo byśmy tu go mogli wrzucić? Za kogokolwiek, za tego Merino. Więc ja idę odebrać wszystkie paczki, jakie mogę odebrać i zrobić tą paczkę 84 plus razy 10, no a później to zobaczymy co dalej, bo chyba to dopóki nie ogarnę Totsa, to nie będzie co robić. Tutaj mamy 7 piłkarzy 84 plus, jakby tu była paczka z Totsem zamiast paki z Shapeshifterem, to bym wziął pakę... Czekaj, co ja chcę wziąć tutaj? To właśnie. Z tego chyba nie lecą ikony i z tego co tu widzę, to takim trafem fajnym byłby tylko
No, Depay byłby spoko niby, ale no takim bardzo fajnym trafem to tylko byłby Van Dijk, Bruno, Mares, na pewno ten Dembele, jeszcze muszę na szybko kliknąć w Team 2. De Jong, Martial, a dobra, no, kto się nie bawi, ten nic nie ma, bierzemy. Pewnie wypadnie duplikat jakiegoś gościa, którego mam. Jeszcze dwóch piłkarzy, 8-4+, proszę bardzo. No i co widzowie, ikonę zrobimy albo jutro, albo pojutrze. Na jutro postaram się, bo nie wiem czy mi się uda, ale postarać się postaram na pewno 50 tych paczek zrobić podwójnych rozbudów, żeby dostać toca, żeby tego toca po prostu przepalić o kolejną ikonę, nie? Bo no kupywać za 80 koła toców nie będę, nie ma szans. O, tutaj fajna paka się szykuje na jutro, może też 25 piłkarzy 8-4+, ale to nie, no nie mogę za dużo kontentu w jeden odcinek dać, to będzie pół godziny filmu. Kto takie długie filmy ogląda? W sumie to możecie dać znać, czy oglądacie takie długie filmy z FIFA na przykład, bo jakby to był jakiś film, wiecie, podróżniczy, jakiś film przygodowy, na przykład, nie wiem, zwiedzam jak ten zwiedzał, jak on miał Patecki zwiedzał ten cały statek kosmiczny, to 2 godziny bite oglądałem, bo to coś koło tego trwało, nie? Ale jakby ktoś z FIFA nagrał 2 godziny film, to bym na pewno nie obejrzał. Dobra, to co? Tego ładnie zrobimy sobie potem, bo najpierw potrzeba informa. Najpierw robimy to i robimy od razu 2 informy. Ogólnie tyle rzeczy jest do powiedzenia w dzisiejszym odcinku, że jeszcze zapomniałem o giveawayu, który miał być, o tak zwanym przekupywaniu widzów w moim w poprzednim materiale. Ogólnie to nagrywam, to jest godzina 19:44, więc czas jest w teorii do jutra do 13, czyli do daty publikacji idealnie tego filmu. Tak jeszcze tylko taktycznie przypomnę, że na tym kanale filmy są codziennie o godzinie 13. No a jako, że czas na wbicie danej liczby subskrypcji, dokładnej liczbie 100 subskrypcji, czekaj, źle to powiedziałem. Po prostu powiem tak, czas na wypełnienie challenge'u jest do godziny 13, a jest teraz godzina 19, więc no teraz to tego nie sprawdzimy, nie? Dobra, dawaj informy, najpierw wymiennego. W ogóle nawet wymagań nie sprawdzałem. O, dobra, gite, 82 skład, już mi się foder zaczyna kończyć. Nie muszę trochę kasy zarobić, nie? Dzisiaj i wczoraj strasznie mało zarabiałem końców, zrobiłem może jakieś 20 albo 30 tysięcy, więc no nie za dużo, ale muszę zarobić trochę więcej po prostu, bo będzie brakowało. A nie chcę tych inwestycji swoich sprzedawać, bo no ja wierzę w to i wiem, że jeszcze to bardziej podrośnie, a no tylko 1000 zarobku na 8 szóstkach i po 800 końców na 8 piątkach to mnie nie satysfakcjonuje w tym momencie. Ej, wiecie co? Zaniepokoiła mnie jedna rzecz, bo nie zwróciłem uwagi, czy ze mnie jest taki Webster, że ja przepalam gości, których mam w składzie pod zadania, nie? Jak tak zrobiłem, to chwila prawdy, no z głównego składu to wiem, że przepaliłem, ale jak przepaliłem ze składu pod zadania, to... Ło! Nie przepaliłem nic. Ej, serio, bym się zdenerwował, nie? Bo se idealnie pod wszystkie zadania, na jakie naraz mogę zrobić w skład Battlesach, skład odpaliłem. Jakbym coś z tego przepalił, to zdenerwowałbym się na siebie, może tak. Ale mamy paczki takie fajne, i takie mniej fajne. Standardowo zaczniemy od mniej fajnych i wam je skipnę, żebyście nie oglądali syfu w paczkach. Ale 1000 końców, to pokażę, że trafiłem. Fajnie. Dobra, zaczyna się, a nie, jeszcze nie. Dobra, mamy już, dokopałem się. Dobra, no najpierw 2 8-4+ sobie otworzymy, proszę bardzo. Oczywiście widzowie, jak wy coś fajnego trafiliście, to pochwalcie się tym oczywiście w komentarzu, bo ja czytam wszystkie komentarze, póki nie ma ich 100 tysięcy pod filmem, to czytam wszystkie. Jak będzie ich więcej, to mogę nie wyrobić, ale nie wiem, chyba mi to nie grozi. 2 piłkarzy 8-5+. O, ikona! I co? Fajna czy nie? Riquelme na lewej obronie! Ej, co jest grane? Łobaben! Co? 40 tysięcy kosztujesz, gościu? No nie gadaj, to ja chyba tylko jak Kambin będę tam grał, bo jest szybszy. Ale no, ten Riquelme, tak? Nie wygląda tragicznie, no SPBK może jakby poszedł. Coś może by z niego było, ale... Ale jak na razie to pójdzie na ławkę, ewentualnie do przepalenia. Teraz polećmy sobie z informami, bo jak już zrobiłem, no to otworzę, nie? Na pewno będę musiał informy za niedługo przepalać gdzieś. Pierwszy inform niewymienny, Hoffman 8-6, spoko. Jakby w wymiennym informie dało jakiegoś Mbappe, jakiegoś innego dzikiego węża, wartego sporo, to byłoby coś, nie? Na pewno byłoby coś... No ale nawet lampka się nie zapala w tym wymiennym informie, no zawsze tak jest. Za każdym razem, jak wymienną paczkę z informem otwierałem kiedykolwiek, nawet lampka się nie zapalała. Ale teraz paczka ze zmiennokształtnym i na pewno się ta lampka zapali na zielono, ależ płynne przejścia prowadzącego. Czy to będzie ciekawy traf?
No traf jak najbardziej ciekawy. Bailey, nie pamiętam jak się wymawia nazwisko tego to jegomościa. 60 koła, ale jak do początkowego składu, to on się na pewno przyda, żeby powalczyć chociaż o 11 winów Food Champions. 10 piłkarzy jeszcze mamy, 8-4 plus bez karty specjalnej. Chris Roll. To nawet nie jest Chris Rollo. Ja bym sobie zrobił skład z Ligi Saudyjskiej i go tam wrzucił po prostu. Rudygery w duplikacie. Kurde, co ja robię? Co ja gadam w ogóle? Się zaciąłem, nie wiadomo jak, ale Rudygera rzucimy na Quixel, bo nie chcę mi się teraz myśleć, gdzie go przepalać. Po prostu sobie go odzyskam, jak będzie potrzeba. Jeszcze mamy pakę za 7,5 z podglądem, ale no ta paczka. Ta paczka bez zaskoczenia. No i ogólnie to tak, jak sobie tu wejdziemy w nasz składzior, który wygląda w tym momencie, który to był ten sposób, to mamy tutaj tak, mamy Bajego i mamy Riquelme. Tego Bajego, to dobra, nieważne, za Merino można i można mu zrobić tak. I on i tak ma zgrania, dwa zgrania też miał ten Merino. Tego Fabiana będzie można sprzedać, o, i tutaj wrzucić Milinkowicza Savicia, którego zrobimy w tym momencie i będę miał 40 kilka tysięcy na jakiekolwiek ruchy, bo no, 10 tysięcy mam na koncie, nie lubię mieć tak mało. A no i tego Merino jeszcze sprzedam, no i git. Pewnie niektórzy zapytają, dwa pytania mogą zadać niektórzy, po co robiłem skład przed otwieraniem i dlaczego nie pokażę żadnego meczu w tym momencie. No nie pokażę żadnego meczu, bo no kurde, mecze w 8 lidze mam pokazywać, no nie chcę tutaj ujmować nikomu, ale ja wszystkie te mecze wygrywałem po 7-8-0 i ludzie mi wychodzili, nie, więc no. To chyba trochę się to mija z celem. A kwalifikacji jeszcze nie dobiłem i po to właśnie zrobiłem ten skład, żeby grać te mecze w Rivalsach sobie z łatwością i dobijać punkty do kwalifikacji. Chociaż teraz jest chyba zadanie na 1000 punktów, więc no, ale przynajmniej nagrody sezonowe się nabijają, a my robimy Vanię Milinkowicza Savicia, bo też podobno mocny. Pierwszy skład mamy zrobiony. Czekaj, ty z Premprem, dobra, żadnego z zadań nie mam gościa. I drugi skład z Informem w tym momencie mamy, przepalamy na Milinkowicza Savicia i w taki oto magiczny sposób pozbyłem się praktycznie całego foderu, jaki miałem w klubie, ale w najbliższych dniach to zostanie, widzowie, nadrobione. Na pewno trafimy jakąś dobrą kartę przy okazji, no i dużo foderu będzie, nie? Bo trzeba 50 rozbudów, paka z Totsem, paka z Shapeshifterem, jakieś paczki 2,5 miliona plus. O, możemy jeszcze zrobić tą dzisiaj. Paczkę Prime, bo mam w ulubionych, a ja mam dużo non-rerów. Nie zgadniecie skąd? Co tu potrzeba? Różne ligi minimum 4... Jezus, ja mam myśleć teraz? Dobra, wrzucam samych Francuzów. A, nie mam. No przecież 8-1 overalla. A nie, tu nie ma overalla minimalnego. Dobra, to jednak pomyślę. Ale nie, 11 rzadkich, tym się nie chce myśleć. Nie no, sorry, nie mam tyle kart na pewno, a tu 31 zgrania. Ja teraz nad tym nie będę myślał, bo... No nie chcę mi się, widzowie, naprawdę, nie chcę mi się tego robić, tego SBC. Chcę otworzyć te paczki jeszcze, co mam, za Milinkowicza Savicia, czyli paczki dosyć mierne, ale zawartością mogą odbiegać od tego, co prezentuje odkładka. Okładka, nie odkładka. Pierwsza nie odbiega. No a w tej paczce pewnie dostanę jakiegoś bolca 79 overalla, 80, sorry, Taremiego. A nie, Azmuna, nie Taremiego. No i się kończy zabawa na dzisiaj. Widzowie, dzięki za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie o łapeczce do góry i subskrypcji. Filmy codziennie są. I tyle mogę na dzisiaj powiedzieć. Jutro o 13 widzimy się z mocnym kontentem. Nie wiem, czy dzisiaj był tak mocny, jak myślałem, że będzie, ale chyba nie było źle.